Dzień dobry Państwu, bardzo serdecznie witam na moim wykładzie. Nazywam się Agnieszka Czechowicz. Będę chciała opowiedzieć Państwu o kulturze polskiego średniowiecza i renesansu, o związkach między kulturą średniowiecza i renesansu. Te związki są dużo głębsze niż wydaje się to na pierwszy rzut oka przy potocznej analizie najbardziej charakterystycznych fenomenów dla obu kultur. Tymi punktami wiążącymi, łączącymi obie epoki jest idea chrześcijańskiego humanizmu między innymi, ale także są to formy literackie, formy poezji, ale także prozy pobożnej, która wyrasta z pewnego doświadczenia duchowego, jakie Europa przeżywa między wiekiem XIV a XV. To doświadczenie reformy życia pobożnego, reformy intelektualnej także, która dokonuje się w Kościele. Mam na myśli zjawisko zwane devotio moderna, czyli pobożność nowoczesna, nowa, która bardzo silnie oddziałała na twórczość religijną wieku XV w Polsce. Ten wiek XV jest dla polskiej kultury wiekiem szczególnym, ponieważ w całości przynależy do kultury średniowiecznej z jednej strony, literatura pobożna tamtego czasu, literatura, która powstaje w języku polskim, jest, można powiedzieć, w całości literaturą średniowieczną, natomiast pojawiają się już pierwsze sygnały. To są sygnały, które widzimy w kręgach elitarnych, w kręgach mieszczaństwa patrycjatu krakowskiego, kręgach kancelarii królewskiej, dworu królewskiego, dworów biskupich, kręgach Akademii Krakowskiej. Pierwsze sygnały nowinek kulturowych, które płyną do nas przede wszystkim z Italii. Są to nowinki humanistyczne. W XV wieku w Polsce mamy do czynienia z zjawiskiem, które nazywane jest w badaniach literackich rewolucją bernardyńską. W wieku XV, w roku 1453, do Krakowa przybywa Jan Kapistran, duchowy syn, spadkobierca, współpracownik świętego Bernarda ze Sieny, który jest reformatorem zakonu franciszkańskiego. W wyniku tej reformy powstaje nowy zakon franciszkanów obserwantów, zwanych w Polsce bernardynami, ponieważ klasztor bernardynów właśnie, który zakłada święty Jan Kapistran w Krakowie na Stradomiu, nazwany jest imieniem świętego Bernarda ze Sieny. Jan Kapistran głosi misje ludowe w Krakowie, głosi misję, odprawia msze święte przed kościołem świętego Wojciecha, woli taką formę niż wewnątrz świątyni i jak notują kronikarze, staje na beczce i odprawia kazanie, które trwa 2 godziny. Kazanie jest bardzo żywiołowe, oczywiście jest wygłaszane w języku łacińskim, ale tłumaczone jest symultanicznie przez Polaka. W wyniku tych płomiennych kazań Jana Kapistrana w ciągu bardzo krótkiego czasu przyłącza się do franciszkanów obserwantów 130 osób, które zaczynają tworzyć ten nowy zakon, który bardzo głęboko wpisze się w polską kulturę. Bernardyni uprawiają bardzo prężne duszpasterstwo metodami, powiedzielibyśmy dzisiaj, audiowizualnymi, ale są to przede wszystkim pieśni pobożne, które układają w języku polskim. Wśród nich mamy bodaj największy talent liryczny tamtego czasu, twórcę, który pisze zarówno w języku łacińskim, ale także w języku polskim, to jest Władysław Zgielniowa, autor, który wprawdzie nie podpisuje swoim imieniem własnych tekstów, ale ma obyczaj układania akrostychów, a więc utworów, które rozpoczynają się, każdy ich wers rozpoczyna się od konkretnej litery i czytany po kraju tekstu nowy tekst tworzy imiona Jezus, Chrystus, Maria, Ladislaus. Ladislaus, imię zakonne Władysława Zgielniowa. Stąd wiemy, że teksty, które są tym akrostychem oznaczone, pochodzą spod jego pióra. Oczywiście Władysław Zgielniowa nie pisze tylko akrostychów, pisze abecedariusze, a także utwory anaforyczne, które otwiera
imię Jezus, które sprzyja powtarzanie tego imienia, sprzyja medytacji chrześcijańskiej. Utwory Władysława Zgielniowa przeniknięte są fascynacją cielesnością Boga, uczuciową relacją między matką i synem, ponieważ centrum tej poezji stanowią sceny z życia Chrystusa na ziemi, Jego narodzenia, Jego życia, Jego męki, więc postaci święte, znane z historii świętej, ukazywane są w ich bardzo ludzkich relacjach, w ich człowieczeństwie. To jest ten rys pobożności, który będzie łączył pobożność średniowieczną z jej kontynuacją, która będzie widoczna w kulturze renesansu, w kulturze humanizmu renesansowego, ponieważ twórcy tej nowej kultury, która jest zintegrowana ideowo wokół idei humanitas, to jest oczywiście idea grecko-rzymska, a właściwie rzymska, idea, która przyłącza do siebie także inspiracje chrześcijańskie. Więc idea humanitas, która integruje ideowo kulturę renesansu, jest zbudowana wokół przekonania o tym, że człowiek jest tym bytem, który rozwija własne dyspozycje, które złożone w nim zostały przez Boga i naturę. Humaniści renesansowi, którzy są kontynuatorami, tak jak przedstawia to niemiecki badacz Paul Oskar Kristeller, kontynuatorami średniowiecznych diktatores, a więc tych, którzy byli nauczycielami retoryki, nauczycielami bardzo cenionej, znakomitej sztuki dyktowania, ars dictandi, a więc sztuki układania artystycznej, wysoko zorganizowanej pod względem językowym prozy literackiej. Humaniści, którzy także, tak jak humaniści średniowieczni, przekonani są o tym, że drogą do osiągania pełni człowieczeństwa, drogą do rozwoju własnych cnót, dyspozycji jest literatura, studia literackie, studia nad tekstami antycznymi i chrześcijańskimi. Kultura humanistyczna jednej i drugiej epoki, wiemy, że w okresie renesansu humanizm był pewnym prądem, który pojawiał się w pewnych okresach bardziej wyraźnie. Mówimy o humanizmie, renesansie okresu karolińskiego, mówimy o renesansie XII wieku związanej z działalnością szkoły w Chartres. No i wreszcie mówimy o wielkim renesansie wieku XVI. W kulturze średniowiecznej poezja była traktowana z nieufnością. Poezja nie jest prawdą. Poezja jest pięknym zmyśleniem, jest kłamstwem. W odniesieniu do rzeczywistości, do bytu, z punktu widzenia refleksji scholastycznej, która oczekuje prawdziwości fenomenów, którymi się zajmuje, poezja nie ma wartości. Jest zwodnicza. Trzeba pamiętać też o tym, że poezja antyczna, którą średniowiecze znało w ograniczonym zakresie, ale znało, była traktowana jako tekst, który może stanowić zagrożenie dla duszy chrześcijańskiej. Ale we wczesnym średniowieczu, można powiedzieć na pograniczu średniowiecza i starożytności chrześcijańskiej, refleksja ojców Kościoła, przede wszystkim trzeba tutaj powiedzieć o świętym Bazylim, pokazuje, że intelektualiści chrześcijańscy rozumieli wartość propedeutyczną poezji, która może przygotowywać młodego chrześcijanina w trakcie edukacji do późniejszego umiłowania Pisma Świętego. Święty Bazyli w swojej bardzo znanej, bardzo ważnej mowie do młodzieńców napisał o tym, że chrześcijanin jest jak pszczoła. On będzie poszukiwał miodu w kwiatach i w roślinach trujących, tak jak pszczoła, która zbiera nektar i pyłek bez względu na to, czy zbiera go z ostu, czy zbiera go z róży. I tak stworzy z tego miód.
Chrześcijanin jest jak pszczoła, umie wybierać to, co dobre, pośród tych komponentów, które mają bardzo różną wartość etyczną. Dobrze ukształtowany młodzieniec jest w stanie korzystać z literatury pogańskiego antyku bez szkody dla swojej duszy. Ale oczywiście ta lektura niesie za sobą pewne ryzyko i niesie za sobą pewne zagrożenia. Średniowieczna kultura nie przydawała poezji wielkiej miary, natomiast miała pewną metodę, która pozwalała obcować z literaturą antyku właśnie bez szkody dla własnej duszy, z wielkim pożytkiem i która, można powiedzieć, przeniosła tę literaturę, przeniosła także literaturę antyczną w przestrzeń kultury nowożytnej. Tą metodą lektury była alegoreza, więc lektura alegoryczna tekstów, których znaczenie dosłowne nie miało wiele wspólnego z rzeczywistością wiary, albo nic wspólnego z rzeczywistością wiary. Natomiast przy zastosowaniu metod, które zostały wypracowane na gruncie hermeneutyki biblijnej, okazywało się, że treści poezji antycznej, treści eposów antycznych, błądzenie człowieka, jego podróż, jego upadki, bohatera epickiego mogą być narzędziem kształtowania wewnętrznego, dojrzałego, młodego chrześcijańskiego humanisty. To poezja jest tak naprawdę atrakcją lekturową, nie refleksja filozoficzna. Więc przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi antyczna poezja może stać się prawdziwą perłą, którą należy wydobyć z tych wszystkich nieczystości, w których została uwikłana, i w ten sposób może przywiązywać duszę człowieka do piękna wewnętrznego, które jest tam ukryte. Piękna postaw moralnych, piękna wyborów etycznych człowieka, które zapisane zostały w poematach antycznych, w poematach epickich antyku. W kulturze renesansu lektura alegoryczna, metoda alegorycznej interpretacji tekstów poetyckich staje się bardzo powszechna do tego stopnia, że dzieła epickie, które powstają już w nowożytności, dzieła historyczne, dzieła, które próbują naśladować tradycję wergiliańską, próbują ją przeszczepić w kulturze młodej, kulturze Europy renesansowej, te dzieła traktowane są zawsze jako posiadające ukryte alegoryczne znaczenie. Bohater epicki staje się modelem człowieka w ogóle. Jego walka z przeciwnościami, jego dążenie do osiągnięcia celu, który przekracza jego możliwości, który wymaga jego kooperacji z bardzo różnymi postaciami, które go otaczają, staje się modelem wewnętrznej walki człowieka o panowanie nad sobą samym. Okres kulturowej dominacji idei humanitas i humanizmu jako programu kulturowego i edukacyjnego rozpala dyskusje, które toczą się wokół idei godności człowieka. Humanizm nie jest prądem filozoficznym, jest prądem kulturowym, ale ma swoje konsekwencje filozoficzne i refleksja na temat godności człowieka, na temat jego wartości, na temat źródeł tej godności jest jedną z najważniejszych dyskusji, która toczy się w tamtym czasie i biorą w niej udział nie tylko humaniści, a więc profesorowie retoryki, gramatyki, ci, którzy wykładają filozofię moralną, którzy na swoich zajęciach czytają ze studentami teksty antyczne, ale także teksty ojców Kościoła, w których refleksji znajdować można, tak jak udowodnili to badacze początku XX wieku, większość wątków, które pojawiają się w humanistycznej refleksji na temat godności człowieka. Więc nie tylko intelektualiści, ale także poeci, także oczywiście bezpośrednio zainteresowani tymi dyskusjami, uczestnicy rozmaitych biesiad i spotkań literackich, które stają się pewną kulturową modą w okresie humanizmu, ale też trzeba pamiętać, że ta moda jest związana z przywróceniem w świadomości kulturowej pewnych ważnych cnót
które są cnotami typowo humanistycznymi, a taką cnotą bardzo ważną, która integruje literatów, intelektualistów, nie tylko w obrębie jednego narodu, jednej społeczności, ale także ponad narodami, jest cnota przyjaźni. Przyjaźń, która jest przedmiotem refleksji także ojców Kościoła, jest inspiracją dla twórczości literackiej, co widać bardzo wyraźnie w dziele twórczości najważniejszego poety polskiego renesansu, jakim jest Jan Kochanowski. Kochanowski swoją poezją wyniósł literaturę polską na szczyty osiągnięć artystycznych, które były dostępne językom narodowym tamtego czasu. I cnoty humanistyczne, które można powiedzieć zostają reaktywowane kulturowo w okresie XVI wieku, w poezji Kochanowskiego stają się bardzo wyraźne i znaczące. Jedną z takich cnót, to jest może taki punkt różniący kulturę średniowiecza i kulturę renesansu, jest pragnienie sławy. Pragnienie sławy, które w kulturze średniowiecznej mogło uchodzić za wadę, za grzech pychy. To była superbia. Natomiast w kulturze renesansowej przekonanie o tym, że człowiek nie jest osobą prywatną, człowiek godziwy, człowiek godny, ten, który żyje we wspólnocie ludzkiej w Rzeczypospolitej, winien wykazać się wobec tej wspólnoty odpowiedzialnością, cnotami politycznymi, a więc brać udział w debacie, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, w debacie publicznej, ale także troszczyć się o sprawy nie tylko własnego domu, ale o sprawy państwa. W poezji Jana Kochanowskiego mamy jeden bardzo ważny utwór, który pokazuje, jak bardzo głęboko polityczna refleksja humanistyczna zakorzeniona jest w myśli antropologicznej i w sporach dotyczących godności człowieka, ale także w myśli neoplatońskiej, w której człowiek traktowany jest, pojmowany jest jako mikrokosmos, jako można powiedzieć pewien zwornik wszechświata, bowiem te elementy, które tworzą żywioły świata, tworzą także poszczególne humory, a więc no, płyny ustrojowe w organizmie człowieka, tworzą jego temperament. Człowiek jest tym, który jest odpowiedzialny za swój rozwój moralny i jego rozwój moralny gwarantuje albo porażkę wspólnoty, w której żyje, albo jej sukces. Odprawa posłów greckich, która ukazuje klęskę Troi spowodowanej rozkładem moralnym, który jest w centrum tego miasta, a więc nieporządkiem moralnym, nieładem moralnym, który trawi samego Parysa Aleksandra, jest najlepszym przykładem tego myślenia o całości świata w bardzo silnej korelacji z wewnętrznym ładem, który jest w człowieku. Taką refleksję pokazuje także inne dzieło, bardzo silnie zakorzenione w nurcie neoplatońskim, który wcale nie jest charakterystyczny dla polskiej kultury. Polska kultura, można powiedzieć, nie jest koniecznie zainteresowana subtelnymi wywodami neoplatonizmu, ale z tej refleksji wyrasta Dworzanin Polski Łukasza Górnickiego. Dzieło, które proponuje pewien wzorzec osobowy, a trzeba pamiętać o tym, że humanizm, wiek XVI, jest okresem, w którym bardzo poważnie myśli się o wychowaniu człowieka, przygotowywaniu go do pełnienia jego funkcji publicznych, ale także do rozwijania cnót życia domowego. Dworzanin Polski proponuje wzorzec doskonałości tego, który jest doradcą władcy, doradcą księcia czy doradcą króla. Górnicki, który tworzy swój przekład, i mówię to świadomie, że tworzy przekład, ponieważ dzieło włoskie, które jest pierwowzorem Dworzanina Polskiego, czyli księga o Dworzaninie Baltazara Castiglione, Il Cortigiano, Baltazara Castiglione, jest parafrazowana niekiedy przez Łukasza Górnickiego, adaptowana do warunków kulturowych Rzeczypospolitej, więc jest to jednocześnie przekład, ale z drugiej strony bardzo świadoma adaptacja. W tym dziele Górnicki powiada, że
królem się zostaje i księciem się zostaje. To są władcy, którzy nami rządzą, są władcami z urodzenia. Nie mamy wpływu na to, kim oni są. Natomiast oni otaczają się doradcami, dworzanami. I od tego, jaki jest dworzanin, będzie zależało to, jaki jest władca. Jeżeli dworzanin będzie reprezentował wszystkie cnoty, które powinien rozwinąć w sobie ktoś, kto stoi blisko osoby, od której zależy los Rzeczypospolitej, wówczas ten los jest bezpieczny. Jeżeli dworzanin będzie osobą, z którą jest nie tylko warto przestawać, ale jest też miło przestawać i pan, władca, książę będzie lgnął do niego, będzie chciał go słuchać, dlatego że jest to osoba elegancka, jest to osoba delikatna, delikatnych obyczajów, łagodna, życzliwa. Jest to ktoś, kto unika wszelkiej przesady, unika nadmiernego okazywania własnych emocji, własnych sprawności. Ktoś, kto trzyma się bardzo wiernie złotej zasady umiaru. Wówczas jest duża szansa na to, że władca będzie postępował według tych mądrych rad, których taka osoba mu będzie udzielała. To przekonanie o wartości wewnętrznego ładu w człowieku, ale także w jego życiu domowym, zostaje zapisane także w dziele, które jest, można powiedzieć, ostatnim blaskiem renesansu polskiego. Ukazuje się w roku 1614, a więc jeszcze na początku wieku XVII, myślę o Sielankach Szymona Szymonowica. W jednej z najbardziej znanych, kiedyś w szkole czytało się ten tekst, Sielanka Żeńcy. W tej Sielance ukazany jest nieporządek, jaki panuje na folwarku, związany, czy będący bezpośrednią konsekwencją nieporządku, jaki panuje w życiu intymnym gospodarza tego folwarku. Miłość jest zwornikiem świata i miłość jest gwarancją ładu wewnętrznego w człowieku. Panowanie rozumu nad emocjami, integralność wewnętrzna człowieka owocuje integralnością Rzeczypospolitej i daje gwarancję, że świat idzie w dobrą stronę. Bardzo Państwu dziękuję. W następnym wykładzie opowiem o kulturze, literaturze polskiego baroku.